Witajcie, ja jestem Dokness, a to jest kolejny odcinek na moim kanale i jesteśmy na mapie, ale która, uwaga, będzie bardzo fajna, więc mam nadzieję, że wytrwacie do końca. Skąd mówię, że będzie fajna, bo po prostu wierzę w moich widzów. Dlatego tak, jeżeli chcesz przejść do zasad, rozwiąż zagadkę, wersja 1.10.2, jeżeli jesteś na starszej wersji, grajesz raz mapę mini zagadka. Dobra, więc tak, musimy znaleźć przycisk. Podobno to będzie dopiero rozgrzewka, więc... tam są jakieś mechanizmy w ogóle, no to będzie ciekawe, to będzie, słuchajcie, bardzo ciekawe. Czy to tak? Czy trzeba pod każdym kątem sprawdzić? Tutaj też chyba nie. Tutaj też nie. O, o, tam jest jakiś command block. Tylko co ja tutaj mam zrobić? Mam w ogóle tabliczkę. Sync. O! O nie! Ha! Cześć, musiałem kinąć, dobra, nieważne, więc tak, twórca mapy pikselowy. Nawet kanał na YouTubie, XD. Dobra, więc tak, informacja na temat shaderów. Zbugowany efekt blindness równa się czarne niebo. Niektóre shadery mają zbugowany efekt, dobra, okej. No ja nie mam tego zbugowanego, więc jak widzicie, aha, czarne niebo. A nie, bo to jest po prostu wysokość taka. Dobra, to nieważne. Ale tak najlepiej, żebyś wyłączał kiedy trzeba. Jeżeli prawie nic nie widziałeś, to znaczy, że musisz wyłączać shaderów tam, gdzie... Dobra, dobra. Więc tak, grę na Game Mode 2. Chyba jestem na Game Mode 2, tak? No, jestem na Game Mode 2. Peaceful. Mapa była sprawdzona... certyfikat widza! To jest dobre. Usunięte 90 błędów mapy. Zamiast Game Mode 0 wpisuj Game Mode 2. Witaj Darkness. Zasady stworzona pod shadery testowana na Zeus Shaders, więc użyję Zeus Shaders, żeby było, że kurde, ja to jednak jestem. Dobra. Więc tak, dźwięki wszystkie wyłączone poza muzyką. Render distance 2 do 7. Dobra, to dam sobie 5. Chmury off. Dobra, chmury są off. Nie wykorzystuję bugów mapy. Twórca pikselowy. Ważne informacje na temat shaderów. Czytaj dialogi. Dziękuję za ściągnięcie mojej mapy. Nie oszukuj Gamefly. Jak chcesz zaprowadzić mój kanał, to się obróć. Rain 1.10.2. Koniecznie używaj shaderów, są ładne, szczególnie na tej mapie. Czytaj wszystkie tabliczki, że jakieś znajdziesz. Okej. Okay. Zaczynamy! Załap w górę i zasubskrybuj kanał! Zróbcie to w tym czasie! Widzicie? Musicie to wszystko zrobić. Musicie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał oraz być na fanpage i go polubić. To jest zadanie. Uuuu! Śniło mi się, że mam nagrać jakąś mapę od widza. Siema Rambek. O, podejdź. Dobra, spoko, ale zaraz. Ej, Rambuś! Rambek to... What the? Czemu on zginął? Rambuś? Rambuś? Ale... Dobra, spoko, Rambek chyba coś się nie fumuje, to jest jakaś różowa owca, jest, więc bardzo fajnie. Jakieś mięsko, dobra, więc schodźmy w końcu na dół. Czy to jest sen? Czy ja majaczę? Co to jest? Zbroja, trofea? No to jest bardzo ciekawe, jest to, co widzę. Kosz, dobra, w sumie może tą zabić wrócić do kosza. Już wróciła się? Nie wróciła się, dobra, trudno. Co tu jest? Tutaj nic. No to spoko, no to idziemy w takim razie na dół i wychodzimy z domku. O, fajny zegar. Dobra. Idę. I tak, co tutaj się stało? Tutaj jest spadek, ale nic tam spaść. Czy dziura? A, przeskoczę. Ej! To nie było fair! Nie mogłem tam w lewo, bo tam wojsk był w ogóle. What the fuck? Dobra. Idziemy dalej, więc tak. Co tutaj mamy? Jakiś dziura? Ciekawe, ten wykopał w ogóle. Quiz. 13 W... W której aktualizacji dodano konie? O nie! To jest przegipka. Auć. Auć. Auć, nie wiem, to musiałem zgadnąć, bo to naprawdę się nie dało. Które najszybciej diamentowe, żelazne, złote. Złote. To nie było podchwytliwe, to było prawdziwe. Na jakiej platformie istnieje przewrócone drewno? Konsole? Pocket Edition, Minecraft 1.10 Edition. Konsole, powiem, że konsole, co? Zaraz, no to Minecraft 1.10 Edition, znaczy ten. Tylko Minecraft 10, nie? Co? Na telefonie też? Lol, grałem na telefonie i się nie strapnąłem, no dobra. Fajne. Zabij się! Sam się zabij!
Dobra, teraz tak, jak to mam zrobić? Podpowiedź, rozwal Obsidian. Wow, ale to było niespodziewane, kurczę. Nie spodziewałem się takiego obrotu akcji. W takim razie, dobra, nie będzie. Zniszczmy sobie to drewno. Co drewno, zaraz zrobimy coś fajnego, z czego zrobimy kilo, potem zrobimy żelazo. A, już mam tam żelazo w sumie, dobra, więc... to będziesz, wersja standardowa, tyle że przyspieszona. W sensie level standardowy, tylko że przyspieszony. No dobra, już, spoko, już przestań mówić, żebym się zabił. Ja wiem, że mnie nie lubisz pewnie, widzu, tak? I trudno tego nie zauważyć, ale już spoko, już nie musisz więcej pisać. Teraz zniszczę to. Znowu patyki. A, bo w ogóle... Zaraz, nie, to nie tak. Teraz to. Okej. Okay. Teraz rozwalam diamenty. Dobra, jest to. I zabieram też to. No, robię sobie teraz diamentowy kilofek. No i spoko. Aha, i tu jest obsydian, tak, więc spoko. Najpierw rozwalimy obsydian, potem dopiero tam skoczymy, bo zobaczcie, co tam jest. No. Aha, Ender Perła. Fajnie. To jest fajny motyw, żeby się tutaj zabić. W sensie, no, dobra. Teraz tak, zabiłem się. No i co teraz? Halo? Czy to tak miało być? Game Mode 1? Tak? Czy to tak miało być? Na pewno? Na pewno? Game Mode 1, więc wylećmy może stąd. I to sprawdźmy, słuchajcie, bo coś mi tu śmierdzi. O nie. O nie, i co ja mam teraz zrobić? Przecież nie wiadomo, co trzeba ten Game Mode 1. LOL? Ej, no nie, bo... Dobra, jeszcze raz, Game Mode 1. I może teraz się zabiję. Zero. Hit the ground too hard, więc jeszcze raz. Dobra, hide from the high place. No i to nadal nie działa, więc jest jakiś ewidentny bug na mapie. Game Mode 1. Nie, proszę stąd wyjść! Zanim stracę właśnie flya. Game Mode 1. I co tutaj jest? Game Mode 1 P. Dobra. Podejrzewam, że właśnie tutaj miałem się potem zrespić. No kurde! Aha, bo to jest ten. Dobra, rozumiem. Ale teraz pytanie, co ja mam zrobić? W sensie, ja to może wyłączę. Dobra, więc zmienimy to może na... Nie. To impuls, dobra, na impuls to zmienimy. Teraz Game Mode 1. Zaraz, ale ej, no co ja mam z tym zrobić? Bo... Game Mode 1. Dobra, wyłączmy w takim razie to. Ej, to jeszcze nie jest to? Naprawdę? Nie, to już jest to. Auć. Naprawdę? Ej, to jest... I wiecie, o co teraz chodzi, co nie? Teraz? Dlaczego wy nie sprawdzacie map? A to są takie naprawdę... Come on! To nie jest trudne! Zrobić mapę i ją przejść! Żeby sprawdzić, czy nie ma błędów, bo ona ma ewidentnie błędy. To jest okropny błąd. Parkour to... Ja jestem Damianek. Aha, okej. Okay. Rozumiem, śmieszny w sumie żarcik, ale come on, jak ja mam tu teraz dostać? Skoro dobra, jestem tu. No nie, słuchaj, parkour, spójrz w lewo. Lewitacja, jump boost, śmierć, okej. Okay. Spoko. Na tym levelu zwolnię Game Mode 1. Okej, okay, więc mam sobie Game Mode 1, tak. O nie! Aha. Dobra, nieważne. Nie wiem, w jaki sposób miałbym to... Ale tam się nie da dolecieć!
Ej, patrzcie, no bo w momencie, kiedy przyjdę tu, tak, ja nie docenię tam na wysokość, tak, to jest za krótki ten jumpus, o co chodzi? Dlaczego? No i mówię, no przechodźcie te mapy, jakie wysyłacie, błagam was. To nic takiego, przejść mapę po zrobieniu jej. Dobra, teraz tu. Dobra, ale teraz... Zaraz, czy to tak miało być? A... Zaraz, co? A ja chyba miałem stąd podkroczyć, tak? Dolecieć. Aż tam, z tego co rozumiem. A czy rozumiem dobrze, to tego już nie wiem. No tak, miałem dolecieć tu. Okej. Okay. Tak? Czy nie tak? Halo ludzie, ta mapa jest chora! Dlaczego? Ona ci tak fajnie zapowiadała. Zaraz, dobra, więc tak, jesteśmy tutaj. Tak? Ale to jest tylko Nuzea, przecież to... Aha, muszę tu pod... Nie. Przecież stąd przyszedłem. Halo. Dlaczego? No dobra. To ma sens, ale... Czy to idzie, że tutaj są i stąd... Zaraz. Aha, może to idzie to, że muszę tam skoczyć, tak? To muszę... Okej, okay, dobra. Nieważne, ścieżka. Więc idziemy dalej. Dziura? Nie znoszę dziur. O nie, muszę tam wpaść. Dobra, super. Ale świetnie. Czemu moje dwa kroki? Czemu moje... A, dobra, w sumie nieważne. To miejsce na Game Mode 2. Checkpoint. Spoko. Co tutaj mamy? Strzały. Wezmę może więcej tych strzał, bo ja jestem taka, która nie zdara. Rozwiązanie zagadki. Gdzieś tutaj pewnie będzie przycisk. Dobra, zgadłem. Slowness, usuwanie efektów, szybka regeneracja. Okej, okay, checkpoint. Wyrzuć refill koksy. Ej! Różowa owco! Znowu się spotykamy. Zaraz, ale dlaczego ja teraz przypomnę do motyki? Tu jest sens tej mapy. Halo, halo, proszę mi to wytłumaczyć. Co? Jak? Jak ja mam na takim krótkim efekcie tak daleką drogę przylecieć? Halo? Halo, może ja nie wiem, może ja nie umiem latać, ale coś mi się wydaje, że chyba nie o to tutaj chodzi. Coś mi się wydaje, że nie o to tutaj chodzi. No kurde, ta mapa, która podchodzi mi pod Unbelievable Challenge. Jakiś taki ewidentny... No, znowu. Znowu źle wyliczone. Dobra, teraz idę tu. Tutaj się drzwi ten. Dobra, to spokojnie, to już rozumiem. Okej, okay, tak. Tutaj lewitacja. Powiedz mi, że dobrze to wyliczy. Je! Yeah! Wiecie co, aż sobie sprawdzę. Czy... Może się zrobić tak, że idziemy tu. Poczekamy na spadnięcie. Dobra, i teraz polecimy tu. Dobra, wszystko jasne. Lewitacja. Jesteś hardcorem, to spróbuj się nie zatrzymać. No i dobra. Aha. No i spoko. Ale co to za Wither? Nie wiem, co za bardzo robi efekt Withera. Ale... Nic mi się przecież nie dzieje, bo mam Game Mode 1, o czym było powiedziane, że mam mieć Game Mode 1 w końcu, więc mam Game Mode 1. Mam nadzieję, że taki właśnie Game Mode mam mieć. Aha, już wiem, to miały być takie serduszka. No ale kazałeś mi mieć Game Mode 1, to się zdecyduj w końcu. Ja mam Game Mode 1, bo nie kazałeś mi go jeszcze wyłączyć. Ani też sam mi go nie wyłączyłeś. Dobra. 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 Jesteś hardcorem, dobra, to wiecie co, ja jednak dam to w Game Mode 2, bo... O nie! Ej, zaraz, dlaczego ja... Dobra. Dobra, spoko.
Fajnie, fajnie. Aha, bo to tam trzeba przejść. Dobra, jest, zobaczmy, czy w tym przypadku jest lewitacja dobrze zrobiona. Uwaga. Wow, super. Tylko ja mam pytanie. Dlaczego to jest tak tutaj zrobione? To znaczy... biegnij! Ja naprawdę czasami nie rozumiem tych map. W sensie one są... węże pierwszy level. Okej. Okay. O, to jest fajny motyw, że do węży doda... dodać jump boosta. Szkoda tylko, że checkpointy są automatyczne. Czy ja wtedy w ogóle miałem checkpointa? Czy musiałbym od nowa? Musiałbym od nowa zasuwać, więc fajnie, fajnie, że ktoś o mnie pomyślał. Oczywiście to był żarcik, bo nikt o mnie nie pomyślał w tej sytuacji. Czy tutaj coś mogę... mogę tam skoczyć, okej. Okay. Teraz stąd skoczyć. Tu. Jeszcze raz, w takim razie. Stąd skaczymy tutaj, stąd skaczymy tu. Stąd skaczymy... Tu. Okej. Okay. Następnie teraz będziemy mieli double jumpa. Musimy teraz zeskoczyć tutaj, tam będzie kolejny level, level drugi. Na tym levelu nie da się spaść. Barier, blok, okej, dobra. Więc... okej, git. No co tutaj, może się czuć bezpiecznie chyba. Aha, to taki level przyjemniaczek, co? Checkpoint. Nie wiem, gdzie jest ten checkpoint, ale dobra, nie mam czasu na rozglądanie się, jestem tutaj profesjonalistą. Może powtórzę. Ja jestem tutaj profesjonalistą, o! Dlatego właśnie sobie pójdę... dam już sobie ten Game Mode 2, bo... dalej nie mam żadnej informacji o tym, bym go wyłączył, aczkolwiek coś mi tutaj śmierdzi tym, że powinienem go mieć wyłączonego. Od tego momentu nie ma barierek. Aha, no dobra, spoko. Jak ty miał, jak są? Właśnie mi barierka zatrzymała. Dobra, tu. O nie. O, tak, udało się. Okej, okay, teraz tam. I spadamy, o nie. Dobra, spoko. Wyłącz shadery. No spoko, shaders off. Miały być za usy, ale jak nie chcę wciągnąć shaderów, no to wyłączę. I co teraz? Halo? Czy ja mam lewitację? Aha. To chyba nie w ten sposób miało działać. Co, i to tyle? W sensie, wiecie, no... czy ja powinienem tam spaść? O nie, dobra, spadłem tak czy siak. Aha. Okej. Okay. No to teraz, słuchajcie, zagadka. Co mamy zrobić? Aha. Aha, jak mamy shift, to mamy lewitację, tak? Nie. Zaraz. Jest lewitacja na kilka sekund. To jest, ale... jak ja na 7 sekundach tam dolecieć? Dobra, więc... lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... Are you fucking kidding me? 10 wpadłem. Gdzie jestem? Rambek! To ty! Dobra, więc... to jak zwykle nie doprowadziło nas do końca. W sumie nie wiem, czego się tutaj bardziej spodziewałem. Gdyż... cholera, to i żadna lewitacja nie działa tak, jak działać powinna. Łup. Dobra. Find the button! Co? Jak to level pierwszy?
No na całym lesie! Chyba was... No chyba nie, ja w ogóle sobie mogę chyba włożyć te shadery, co nie? Tak, mogę. Dobra, więc sobie włączę. Dziękuję, mamo, za pozwolenie. No i... Gdzie ten przycisk może być? No sobie może w ogóle na grafikę fancy. Ładna mgła jest, co nie? W tym lesie. Ja się tam gdzieś popatrzę, tam o. Bardzo ładnie to wygląda, ale gdzie ja mam tutaj teraz... Tu coś jest. Tak? Upsi. A, bo ja mam Game Mode 2, w sumie... Gdzie... Teraz pytanie, czy to będzie gdzieś w drzewie, czy na korze? Dobra, tutaj raczej nie. Te drzewa są bardzo nieregularne, co sprawia, że... Kurde, coś mi się wydaje, że w tych drzewach właśnie będzie ukryty przycisk. No tam nie. Tu też nie. Tu też nie. Nie, nic. Zaraz. Co to jest i dlaczego to przegapiłem? Aha, fajnie. Zeus Shaders. Shadery ułatwiają ten level. Okej, okay, no to spoko. Skip level po mini level. A teraz nagle po mini level, a wcześniej to nie było pominięcia. O nie. Czy naprawdę? Znowu las? Tak? Tylko na tyle was stać? Super. Dobra. Ale coś mały ten las. Dobra, więc to powinno być w sumie nawet proste. Najbardziej sizowe, słuchajcie, jest to. Hej, Rambek, pomożesz mi trochę? Świnio, w którym byś na coś przydał. A nie cały czas tylko się tutaj tarmosisz, kurde. Jesteś bezużyteczny, Rambuś. Bezużyteczny! Dobra. Tam nic nie ma. Tutaj też. O nie! O nie, jakiś... O nie! Że mi teraz nagle poczta wyskoczyła. O co chodzi? Przepraszam was. Czy ja tutaj coś mogę zrobić? Halo, halo? Rambek! Ogarnij się, kobieto. No. Tu nie, tam nie. Tu też nie. Tu też nie. Dobra, no ale kurde. Gdzie jest ten przycisk? A, tam. Łuk. Wiem o tym, że strzały znikają jak każda lampa, więc musisz zapalić find the button z łukiem, znajdź lampy i strzel we wszystkie. Wow, to jest fajne. Widzicie, jakim jestem koksem? Kurde, dwa razy pod... Znaczy nie, teraz trafiłem dwa razy. Tam jest kolejna lampa i tam są jeszcze dwie, tak? Dobra, tam jest. Dobra, bo to wiecie, jak tu trzeba pikselami, tak. Ajdź. Nie, bo to... Jeszcze trochę. Może to po prostu się trochę przemieszczę bardziej w lewo. Nie. Kurczę. Nie. Ej, no! Co to ma znaczyć? To o, trafiłem, Treasure Survival. Wow, fajnie, ci napis poszedł na dwie strony. Czy można pływać? Tak, można pływać i to zapewne nie bez powodu. To podjąłem, że ostatni przycisk będzie schowany właśnie pod wodą. Jest gdzieś jakieś tajemnicze miejsce, takie podejrzane miejsce. Survival, powiadacie. Zaraz, czy ja powinienem stąd wypływać w ogóle? Może sobie po prostu szybko przylecę. Dobra. Fajnie wiedzieć.
Znajdźcie czerwony blok. Piękny widok, nieprawda, że Zeus Shaders? Nie, no taki sobie jest w sumie. Dobra, więc tak, idziemy sobie ścieżką. Myślę, że ścieżka nas gdzieś doprowadzi w końcu. Dożywotni zapas drewna, wieśniak. Co to? Dobra, nieważne, nie mogę otworzyć. Wieśniak 4. Aha. 2, 1, 3, 6, 5. 2, 1, 3, 6, 5 to jest... A to żaden z nich nie jest ten. Cobblestone... No co, co? Dlaczego tu... Tam Cobblestone był taki? O co chodzi? Dobra, nieważne. Idziemy dalej, bo to chyba nas nie dotyczy. Tylko kamienny. O co chodzi? Czy ja mogę tutaj strzelać? W ogóle dobra, więc tak. Tylko kamienny, powiadacie. Ale co ja mam tutaj teraz zrobić z tym dealem? Tam jest rambek. W ogóle masz w dupę, ty płaczu jeden, ty... O, masz. Idealnie w niego trafiłem, więc... teraz tak, wróćmy do tych wieśniaków i zastanówmy, co musimy dokładnie zrobić. To znaczy, dobra, ale... Dobra. On ma Cobblestone, on ma Furnace'a. Ale ja to nie mogę otworzyć, kurde. Game Mode 1. To normalne, trzecie, w sensie... Aha. Dlaczego to był Void Block, w sensie... A może ktoś z was mi wytłumaczyć, o co chodzi w tym levelu? Bo ja... nie wiem, nie rozumiem w ogóle. Tylko kamień, no dobra, to nie będzie, nie wiem, no, kamienny kill-off? Tylko kamienny. To jest dalej find the button, rozumiem, tak? W takim razie, stąd powinien mieć widok. Gdzieś. Gdzieś na jakiś przycisk, tak? Ale problem jest taki, że tutaj żadnego przycisku nie widzę. Czyli... rozumiem. Miałem po prostu wytargować Cobblestone'a i go potem przepalić, by mieć... przycisk kamienny. Ale jak? Jak ja miałem zrobić tamto drewno? Przecież miałem mieć cały czas Game Mode 2. Przycisk, level Tarzan. Spinaj się na drzewa, aby się dodać do przycisku. Aha. Dobra, teraz pytanie tylko, jak się mam spiąć po tych drzewach? Czy jest gdzieś jakieś drzewo, które mógłbym... O, dobrze, tu jest jakieś drzewo. Więc... Dobra, spoko. Tak, tu, tędy... Nie, no! Się rozpędziłem za bardzo. Tu. Okej. Tędy. Wow. Level 6. Impossible. Rada, nie pomagaj każdemu. Rada, mniej przyciskaj, więcej się rozglądaj. Cheat mode 3. Aha, okej. Co to jest? Okej, czyżby to chodziło o to, że... Aha. Dobra. Okej, dziwny bardzo ten level. Bardzo schizowy. Czy... Halo, panie kapitanie? Mam chyba problem z sobą. Dobra, nie no, tak na serio to wow, o co tu chodzi? Nie przyciskaj, więcej się rozglądaj. Brzmi tak, jakbym miał w ogóle nic nie naciskać, to nie mogę. W sumie. Tylko jakby to oczywiście odpowiedź na to była oczywista, co trzeba nacisnąć. To nie no, ej, ale bardzo fajnie, jeżeli chodzi o find the button, to jest koszmar find the button. To znaczy... Tak trudno find the button, jeszcze nigdy nie widziałem, nawet nie będę marnował czasu na szukanie go. Bo od razu wam powiem, że to jest po prostu... level hard na maxa. Teraz to się schodzi tutaj. Aha. No naprawdę, ej nie, super, w sensie ta idea mi się bardzo podoba. Ja oczywiście
chętnie sobie to pograł, ale nie na nagraniu, bo jest to zbyt męczące dla was zapewne, podejrzewam. O, tutaj coś mnie jeszcze złapało. Tu, tu. Jezu, jaki klaustrofob... Co? Teraz, co mam zrobić tutaj? Tutaj nic, to może być zmyłka, tak? Idziemy tędy. Tędy nie. Czyli to jest labirynt jeszcze taki, rozumiem. O! O! Tutaj nie może to położyć, co nie? No nie mogę, więc... Trochę kicha. Bow. Game Mode 3, zobaczmy sobie... O co tu chodzi jeszcze? Czekajcie. Więc tak. Jezu! Jakie to jest... Jakie to jest chore! Zaraz, jak to działa? Naprawdę teraz podjarał ten level. Okej. Tak. Nie. Lol, jak tu zejść teraz? O nie, dobra, tu jest wejście przecież. Przecież to jest genialne. To jest cholera genialne, naprawdę, ojcze. Ała. Super, że taki klimacie temu fajnie towarzyszy. Dobra, dziś jestem teraz tutaj. Ja już nie wiem, co się dzieje. Napiszcie, czy wam się to podoba. Mini Rage Level. O nie! PS, wyrzuć łuk. Dlaczego? Dobra. W sumie to nie jest trudne póki co. Mi tam jakoś płotki nie sprawiają zbytnio dużego problemu. Takie drabinki też. Więc dla mnie to jest jak najbardziej anti-rage level. To jest... Tutaj słuchajcie, może się wyluzować. Aha. Dobra. Jeszcze raz. Wiem już, jak to zrobić. Chodzi o to, że nie mogę stać na blok. Bo on mnie zabije. Dlatego muszę iść po jego krawędzi na shifcie. Bo to, że postać chodzi poza blokiem, jak się na to patrzycie, świadczy też o tym, że ona naprawdę chodzi poza blokiem, więc zaraz pokażę wam, jak zrobić ten level. Dobra. O, ty głupia świnio, boże, świnio, owco chciałem powiedzieć. To jest bardzo fajny level, w sensie miło mi się go przychodzi. Płotki mi nie są straszne. Jeżeli uważacie, że jestem koksem, napiszcie to w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, tak? Mam nadzieję, że napiszecie i będzie was jak najwięcej. Shift plus krawędź. Kurde. Nie denerwuj mnie. Owca! Ty głupia, ty. Dobra. Nieważne, weźmy sobie tędy. Okej. Tak, to jest możliwe. Nie wątpię. O nie, dobra, to jest możliwe, ale... No dobra, w sumie spadnę i Game Mode 2. To jest możliwe. Ale ja chyba tego nie chcę robić. Jezu. Autor mi pisał, że to jest mapa fabularna. Teraz okazało się, że to mapa wszystko. Okej, dobra, to tutaj będzie może jeszcze ciekawe te ciasta. Ej! Lol! Ej, to jest fajne z tym ciastami. Ja to muszę spróbować przejść. Jezu, tepło mnie. Aha, czyli jak spałem, to mnie nie tepa, jak teraz już mnie tepa. No fajnie, O nie! O, wyłączyło się. Fajnie, to jest Twitter kursowy was z poradnika mojego idzie o checkpoint. Nice. Dobra, to jest takie w miarę. To jest też takie w miarę. Powolutku, po cichutku. Tak. Mądra różowa owca, polecam shift albo zeskocz. Dobra. Ważne, raz na jakiś czas bardzo rzadko jest taka sytuacja, że cały czas gnieża to ziom mówi, że niby trafisz świat, ale tak naprawdę title screen i włączysz raz taka sytuacja na poziomach elytra. Obróć się. Dobra, czekajcie.
to Zio mówi, że nie wytracisz świat, ale tak naprawdę wystarczy wziąć title screen menu główne i włącz jeszcze raz mapę, dobra. O nie, chyba wiem o co chodzi. Leśniarz, że to tylko ukraj i nie oszukuj. Dobra, zobaczymy, czy to faktycznie zadziała. O nie, teraz, słuchajcie, bo ja muszę... O nie! Spadłem. No i co ja mam teraz zrobić? W sensie, jak mi się teraz będzie cały czas game mode wyłączał, to co to zrobię? Ale nie, nie, nie! Nie! No i nie mam teraz jak tam wrócić! God damn it! Chyba, że TP... Tylda... Tylda plus... Zaraz, czy... X, Y, Z? Tak to jest? Tak, tak. Czyli TP, ten... Plus... Plus 30. Dobra. Dobra. Okej, wiecie jakim ja jestem tutaj hakierem? Ja to się jednak znam na rzeczy, kurde. Ej. Plus 90 w takim razie. Nie. Ale czemu ja nie latam tą elytrą? Dobra, zginąłem, no i co teraz? Dobra, jeszcze raz, elytra, poziom pierwszy. Dobra, teraz już lecę. Okej, spoko. No to akurat takie lightowe mi się całkiem wydaje nawet. Nice! Elytra level drugi, ej, zaraz! Ja nie chcę jeszcze lecieć! O nie! O nie! O nie! Coś się zaszło generuje na moich oczach! Kratuś mieć render distance 2 do 7, pamiętasz, autorze? Wow! Nie, nie, nie! Dlaczego? Omegu! Co to za level? Wow! Dobra. Ale lecę dalej, jakoś się udało. I teren się załaduje. O nie. Aha, to... Zaraz. Teren jest 15. Aha, dobra, bo jestem za szybko ten. Ten niebieski kolor to... Auć. O co chodzi? Dlaczego zostałem zabity za nic? Dobra, więc... Lecę jak szybko tylko mogę. Nie. Okej, dobra, teraz tędy, tu, tak, spokojnie, lecimy dalej. O, nie, w sumie te punkty lecę, bo to jest takie trochę zbędne. To się chyba nie trzeba, nie? No, nie trzeba. Ale trudno. Przynajmniej fajna zabawa była. Naprawdę, teraz będę na tym ginął. Ale fajnie się leci ogólnie. Więc jeszcze raz się przelecę. Nie. Dobra, tu. Tam, siam, wow. Teraz tu. Lecę tam. To sobie oczywiście pomijam, bo ja jestem taki... Taki chłopak oszust. Tutaj to też sobie mogę pominąć tak naprawdę. Nikt mi nie zabroni. To też sobie mogę pominąć. Dobra. Gdzieś tam w regulaminie pamiętam było napisane nie oszukuj. No trudno. The Dropper, Slash Gravity. Jezu, jaka ta mapa jest długa. Ale tu się nad nią postarał. No i oczywiście no ma bugi. To całkiem tych bugów. No już nie przesadzajmy nad ilością, bo tam się tylko trochę ich zdarzyło. Ale ogólnie jestem zaskoczony to jak naprawdę jest długa. Pamiętam, że tylko raz miałem w całej karierze taką długą mapę. Ajdź. No dobra, samo się wyłączę. No to dobra, fajnie, że mapa jest dopracowana. Jak bardzo się tylko da. O nie! Zahaczyłem... Jeszcze raz. Dropper... To jest takie wkurzające, te dropery są takie. Musicie co do piksela trafić. Wiecie co? Nie mam nerwów na to. Jeżeli się pytacie o to, czy nagrywam, tak, nagrywam to... Przed północą, jutro mam szkołę i nie widzę, że ta mapa będzie taka długa w ogóle. Lol, dobra, idziemy. No i spróbuję coś na drugą stronę. Aha. Rozumiem.
Rozumiem. Czyli że musimy przejść przez ten portal, nie przechodząc przez niego, tak? Dobra, spoko. Aha, mogłem od razu po prostu tam wyjść. Poczekam chwilę, aż mi efekt zejdzie, wchodzę tu. Teraz po prostu idę tam, no i spoko. Te po mnie. I gdzie ja jestem? Co tutaj znowu autor przygotował? O nie. O nie, dobra. Tu nawet sobie akurat na game modzie przejdę, bo nie mam zamiaru to powtarzać po raz tysięczny. O nie, tu trzeba na shifcie, dobra, spoko. Żeby nas nie wybiło gdzieś tam z powrotem, to jest taki protip na przyszłość, słuchajcie. Aha, dobra, jestem tutaj gdzieś. Nie wiem co to, ale nadal jestem pod wrażeniem, że ta mapa jest wielka. Gdzieś tutaj. Super pomysł z tymi kolejkami, naprawdę, propsuje mega, bo to epicko wygląda. Aleluja. Ej, no epickie. Kurde, no. Ta mapa mi się serio podoba, ja wiem, że ją teraz cheatuję trochę, ale... Co tu jest? Wow, też fajne, no. Też mi się bardzo podoba. Tu jest... Aha, jeszcze na... Tu są slime bloki. Dobra. Ale ten etap bym przeszedł normalnie. On był akurat prosty. Co tutaj jest? Kolejny dropper. O kurczę. Coś mi się wydaje, że jeszcze... Jeszcze długo ta mapa potrwa, ale mam nadzieję, że w sumie nie. Na zero, double jump na tym levelu sobie... No, a szyby są nieprzeźroczyste. Dobra. Ej! Ale kupa, ale zlamiłem, ale zepsułem. Dobra. Aha, teraz mam iść tam, tak? Aha, bo ja mam strzelać i cały czas być wrócił. Jezusiu! Jaka ta mapa jest trudna! Co? Naprawdę doceniam, że ona jest taka rozbudowana, ale ja bym jej nigdy w życiu nie przeszedł. Tutaj też już ginę na samym początku, nawet nie wiem co się stało, już się tu... What? Tepnij mnie 10 klatek w górę. To jest spoko. Ale to już nie jest spoko. Wii, dobra. Teraz tutaj, kliknij, jeszcze... Around swag. Angielski swag. Dobra, checkpoint. Skrócz do wagonika. O nie! Jakiego? Tamtego wagonika? Aha. Aha, rozumiem. Dobra, game. W sumie sobie spróbuję to przejść normalnie. Dobra, z serii Witaj, oto niemożliwa mapa. Stąd, dobra, stąd tu. Stąd tam! Co? Dobra, stąd tu. Stąd w sumie... Kurde, obojętne, ale może być też tu. Co? O Jezu, mi mózg paruje. Jakie to jest diabelsko trudne. Ja mówiłem wam, że przez mapy Adventure, a nie... Dlaczego? Ale to się musi z was nie... Ale wy mnie nie lubicie, widzowie. Dobra, jestem teraz tu, tak? Co teraz tutaj mam zrobić? Aha, fajnie. Fajnie, że nawet gdybym to przecały, to bym nie wiedział, co zrobić. Stąd tu. Jezusiu. Mój mózg. Auć. To boli. Najtrudniejsza mapa po prostu na świecie, jaką tylko widziałem. To jest... I co ja mam tu zrobić? Halo. Czy tutaj powinien być jakiś przycisk? A może gdzieś tam? No, chyba tutaj w sumie. Tego bloku nie zniszczysz. Nie zniszczysz. Set block. Aha, dobra, okej. Śmieszne w sumie, nie? Dobra, więc tak. Naciśnij drzwi, aby przejść dalej. Aha, rozumiem. Teraz sobie powinien wyjechać wagonikiem. Tak. Teraz, wiecie co, w sumie możemy sobie pojechać. A co mi tam?
Stać mnie. Dobra. I co tu mamy? Aha. Spoko, spoko. A taki tour around the map, tak? No fajnie, to jaki tam wagonik mnie goni, widmo. Lol. Dobra. Jedziemy w górę. Czyżbyśmy jechali na ostatni level? Zaraz się przekonamy. Dlaczego w ogóle mi się dźwięki włączyły? Nie wiem, co się stało. Ale dobra, troszkę jest duże. Ewidentnie był użyty word edit. Ale trudno, ale i tak doceniam rozmach tej mapy. O, wróciły dźwięki. Co prawda już się pogoda nie wyłącza. Ciekawe czemu, ciekawe dlaczego. No i jedziemy. I co tutaj się stanie? Aha, tutaj może... Aha, jedziemy teraz przez to, co przechodziliśmy, tak? Czy to jest takie... popatrz, jak się musiałeś męczyć, nie? Tutaj w ogóle co to tam jest? Nawet nie pamiętam tego levelu. Jeju, co się dzieje? Dlaczego my spadamy? Halo, halo? Dobra, aha, nie, dobra. Mamy tam jechać, tak? Tak, dobra, no więc jedziemy. Jeżeli oglądacie to w tym momencie, to napiszcie w komentarzu fajna jazda wagonikiem, żebym wiedział, że na pewno oglądacie to całe, nie? Coś mówi, że się zbliżamy do końca. Tam coś jest, tam coś ewidentnie jest. Czemu pada deszcz? Oto jest pytanie, ale dobra, ale jedziemy, nie przejmujemy się. Co tam jest? Dobra, nieważne. Nieważne, powiedziałem. Jedziemy tutaj. Pracowałem nad tym levelem 2 dni, więc nie czytuj. Co? Dobra. Game mode 2, weather clear, może sobie zrobimy. Co wy na to? Misja wstrzeć rampka. Okej, wstrzeszamy rampka. O co chodzi? Render distance 2. Render distance 2. Stołniarka początkowa razy 1 emerald. Kliknij mnie. Aha. Okej, fajnie. Ciekawe w sumie nawet. Znaczy, aha, bo to są te, kilofy dostaję, spoko, więc teraz pytanie. Nie mają testu, ale są funkcjonalne. Nie wiem, wyjdź razem z rampkiem, albo widzowie nie dadzą ci iść z rampkiem do końca ścieżki. Okej, rambek. I co ty ode mnie chcesz? Co to jest? Dobra. Postaw tu, aby wstrzesić rampka. 2 razy speed. Zaraz, nie rozumiem, za dużo tabliczek, sklep z kilofami. Co? No, ej, halo. Mówiłem, że mapa ma być, tak wiecie, no do 30 minut, 20, 30, ile ta mapa trwa? Ja nie mam czasu na takie coś. Co? Wyjdź z rampkiem, o Jezu, mnie już głowa boli. Ojeju. Nie. Słuchajcie, ja mam dla was układ, co? Macie link do pobrania tej mapy w opisie, naprawdę. A gdzie rambek? O co chodzi? Czy on już wiedział, że ja tego nie przejdę? Dobra, przejdźmy sobie tędy. Glitch parkour! Co? To jeszcze trwa? Mamy ten. Dobra, więc sobie teraz spróbujmy. Czekajcie, bo... Dobra, i teraz tak. Dlaczego ja nie mogę tędy przejść? Nie wiem, ale na pewno liczem jest to, że nie mogę tutaj przejść, bo powinienem móc. Aha. Co? Zaraz. Tak, da... Co? Ej. To są jakieś jaj... Kowadła za mną spadają, ja to widzę w cieniu.
O Jezu, dziękuję za nagranie mojej mapki, autor pikselowy, mapa wspomniana dla youtubera do Oknyza. Coś pomyślałem na zrobienie mapy dla 3 osób lub 4. Ramek oficjalnie przyjaźń. Słuchajcie, więc tak, z racji, że przyjąłem tej mapy całej, mam dla was taką propozycję, bo nie chcę, by się mapa tego autora zmarnowała. Jest tutaj naprawdę dużo rzeczy, które nie zostały jakby, by powiedzieć, wykorzystane. W sensie na pewno fajnie by było, gdyby zostały faktycznie docenione. Dlatego ja myślę, że po prostu dam wam link do pobrania tej mapy w opisie. Tak? Więc słuchajcie, jeżeli chcecie sobie pobrać tą mapę i jesteście kozakami, to macie tej mapę na spokojnie 2 godziny rozgrywki. Żeby nie było, więc macie link do pobrania tej mapy w opisie wyjątkowo, bo ta mapa naprawdę jest wielka i naprawdę jest trudna. Jest dla mnie za to na... Oficjalnie mówię tak, jestem za słaby na tą mapę. To jest... Jest tak późno, ja myślałem, że ta mapa... No, nagram sobie odcinek 15 minut, nie? A tutaj odcinek już trwa prawie godzinę, więc... Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu do końca. Ja idę się kłaść spać, bo już nie wytrzymuję. Rampek, w ogóle lubisz marchewki może? Ty powiedz mi, przyjacielu. Jak ruszył z kopyta, dobra, więc strzelcie łapkę w górę dla Rampka, pobierajcie mapę, możecie także z niej nagrywać. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek z was da radę ją przejść całą, nie czytując na odcinku. Więc dzięki wielkie za oglądanie tego filmu do końca. Trzymajcie się, na razie, no i cześć!